Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj piątek, mamy dzisiaj 18 chyba dzień lutego. To jest kolejny wstawak rozbudzający, pobudzający do dobra, a jest szansa na to duża, bo będzie dzisiaj mądre zdanie z Biblii, jak zawsze. Wiadomo, no to jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was najserdeczniej jak tylko mogę i bardzo się w ogóle cieszę, że się spotykamy. Tak jak co dzień, ale w ogóle dzisiaj się bardzo cieszę. Kochani, mamy dzisiaj dzień piątkowy, czyli dzień biblijny, będzie dzisiaj bardzo piękne zdanie z Księgi Przysłów. Proszę posłuchajcie, 12 rozdział, 25 werset. Smutek przygnębia serce człowieka, rozwesela je dobre słowo. Kochani, niby takie to proste, niby takie to oczywiste, ale bardzo potrzebujemy tej rady. Kochani, smutek się rozwesela dwoma narzędziami, w sensie słowem w podwójnym wydaniu. Pierwsze wydanie tego słowa to jest Słowo Boże. Moi drodzy, chciałbym was bardzo zachęcić, że kiedy was ogarnia smutek, kiedy was ogarnia zniechęcenie, taki moment takiego właśnie klapnięcia, kiedy wam brakuje nadziei, kiedy się w was po prostu rozpanosza, jeżeli tak można powiedzieć, jakaś smuta. Kochani, atakujcie to Słowem Bożym. Kochani, jest bardzo piękną praktyką, wielu ludzi tak robi, że na przykład codziennie sobie czyta czytania z danego dnia. Kochani, Pan Bóg nam na każdy dzień coś przygotował i wiem, że czasem się może wydawać, ale co te czytania o mnie wiedzą, nie? Jakby one są po prostu wyznaczone na dzisiaj, ja mam taką sytuację. Kochani, jeżeli tylko macie otwarte serce, jeżeli jesteście w bliskości z Bogiem, jeżeli staracie się żyć w łasce uświęcającej, a nawet czasami tego Pan Bóg nie potrzebuje, żeby dotrzeć oczywiście, On zawsze ma tam coś dla nas. Im bardziej jesteśmy oczywiście otwarci, tym więcej jesteśmy w stanie tego przyjąć. Ale On, kochani, zawsze ma dla nas w tym słowie jakieś pocieszenie. I nie chodzi, żeby teraz na siłę oczywiście szukać jakiegoś pocieszenia, tylko to słowo może cię pocieszać na przykład przez jakąś prawdę, którą ci pokażę. Może cię pocieszać przez jakiś trud, który ci ukaże, ale ten trud będzie drogą do wyjścia z tego. Kochani, dobre słowo, a najlepszym słowem jest słowo z Biblii, jest ratunkiem na smutek. Jeżeli macie takie momenty, macie takie smutki, atakujcie je, bijcie w nie Słowem Bożym. Ale też, kochani, oczywiście bardzo potrzeba słowa ludzkiego. I tutaj znowu to trzeba robić na dwa sposoby. Kiedy was ten smutek dotyka, kochani, szukajcie ludzi, którzy mogą wam powiedzieć dobre słowo. Jeżeli macie jakiś przyjaciół, macie kogoś, kogo wiecie, że jest dobrym człowiekiem, podzielcie się z nim tym smutkiem. Powiedzcie, bądź ze mną. Jeżeli możesz, powiedz mi coś. Kochani, czasem tym słowem oczywiście może być milczenie, bo czasem na jakiś smutek nie da się nic powiedzieć, ale samo to, że ktoś jest i mówi, okej, jestem, po prostu jestem przy tobie, to wystarczy. Kochani, ale też uwaga, my bądźmy takim słowem dla kogoś. Rozglądajcie się. Bardzo kocham to zdanie świętej Teresy, matki Teresy z Kalkuty. Mówiłem wam też wielokrotnie, nie? Kiedy ona prosiła Pana Boga, kiedy jestem smutna, pokaż mi obok mnie kogoś, kto będzie bardziej smutny ode mnie, żebym go mogła pocieszyć. Ja wiem, że kiedy jesteśmy smutni, to się koncentrujemy tylko i wyłącznie na sobie, to jesteśmy cali po prostu zagnieżdżeni w głąb tego naszego smutku. Nie. Wtedy się rozejrzyj za kimś, kto potrzebuje pocieszenia. I wiem, że sobie powiesz, ale to ja potrzebuję pocieszenia. Kochani, bardzo często pocieszając kogoś, tak naprawdę zaznasz pocieszenia. Pan Bóg przyjdzie przez twoją miłość do ciebie również z pocieszeniem. Kochani, smutek trzeba rozbijać dobrym słowem, tym Bożym i tym ludzkim. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie wam dziękuję, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie te poranki spędzać. Dobrego piątku wam życzę. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię. Miejcie się dzisiaj najlepiej na świecie i niech to będzie piękny dzień. Z Bogiem. Pa, pa!